I cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, Wojciech z tej strony, a ja witam was w grze Call of Duty Modern Warfare 3. Moi drodzy, mamy to, moi drodzy, jest premiera 10 listopada, dzisiaj, kiedy to nagrywam, godzina 9.30, a zanim to nagrałem, no to nagrałem dla was jeszcze podręcznik broni z gry Rainbow Six Siege. Moi drodzy, mamy tak. Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot. Tryb wielosobowy, zombie, kampania i mecz prywatny. Ja już sobie co nieco obczaiłem co i jak, ale moi drodzy, mamy tutaj coś takiego jak na przykład jak oczywiście postęp, tak, który wam prezentowałem, ale mamy też dobra, tutaj sugestie i tak dalej. Możemy sobie edytować podgląd. I prezentowane wizytówki nie mamy żadnych. Prezentowany operator. Zmieńmy tego operatora. Gdzie jesteś? No, jak zapewne widzicie, mamy operatorów. Ponad 80 operatorów mamy, jeżeli kupimy wszystkich. No, ja nie kupowałem wszystkich. Mam 63 na 82. Plus jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu. No, czyli 11 operatorów mam zablokowanych, a więc będę mieć ilu? 74 operatorów. No i oczywiście możemy sobie wybrać operatora z MW2, bądź teraz z MW3. Ale prezentowanego operatora, kogo by tu wziąć, gdzie jesteś, mówi, tu jesteś. To było nieziemskie. Soap. Idziemy. Niech cię diabli. Wybieram się. Prezentowana broń, a dobra, na razie niech będzie tak. Prezentowane wizytówki. Zobaczmy, jak my to mamy. Dzielone, Modern Warfare 2, zombie. Mamy jeszcze tutaj oczywiście tak wszystko, czyli mam 488 wizytówek na 2093. Nie no, spoko. Ogólnie na pewno są jakcyś ludzie, którzy absolutnie wszystko mają. Niektórzy mają, zebrali wszystkie wizytówki we wszystkich kodach. Super, świetnie. No i oczywiście mamy też premium 58, nie wiem jakie to są premium, no ale dobra, filtrowanie, zobaczmy, mamy tak, alfabetycznie, mistrzowskie, animowane, ulubione, śledzenie, prestiż, wyzwania gry, wyłączmy to, wyłączmy prestiż, wyłączmy śledzenie, wyłączmy ulubione, zostawmy wyzwania gry, brak dostępnych wizytówek, no świetnie. Dobra, zobaczmy. Najpierw może wyzwania gry w ten sposób. Mistrzowskie, nie, domyślnie, dobra. Zobaczmy, tak. Ok, czyli wyzwania gry. Dobra. Mamy tu w ogóle gdzieś nasze wizytówki z bronią. Tak. Mamy, ale widzę, że one tutaj są wrzucone takie tak luźno po prostu. To jest według mnie to jest takie trochę słabe. Dobra, weźmy sobie kompanię cieni. Tutaj jedna prezentowana wizytówka. Emblemat sobie. Co możemy wziąć? Apetyt pobudzony, zamieszanie, noktowizor, współczesna wojna, Modern Warfare 3, potrójna porcja jakaś, prestiż 16, aha, dobra. A weźmy sobie to, wezmę sobie to, jaką chcę wizytówkę, nie wiem, a mamy jakieś? Cel zabity.
A, wezmę sobie tam. A, no, pięknie. Tak, kolano. A nie, no, a może bez. Klanu prezentowana broń. Oczywiście broń z Modern Warfare 3. Mamy. I mamy też broń z Modern Warfare 2 plus schematy. Jakieś. Dobra, co by tu wziąć? W ogóle filtry. Poproszę z Modern Warfare 3 coś. Czy mam coś z Modern Warfare 3, czy nie mam czegoś? Najwidoczniej nie mam czegoś. No dobrze. Chociaż... Tak jest. PKP PSZ. Jak najbardziej. Tak jest. Dobra. Ja sobie tutaj sprawdziłem oczywiście. Mecz prywatny za wam, czyli przegląd uzbrojenia i tak dalej wam zaprezentuję. Wejdźmy sobie do trybu wieloosobowego. I teraz za każdym razem będzie mi się wyświetlała ta zjebana animacja. Cudownie. Szczegóły trybu. Wyświetl to dodatkowe szczegóły wciskając. Tak, dobra, to... Kurwa, rozumiem. Tak. Już żeście mi to mówili. Super, świetnie. O, mam soapa. A może ja nie chcę soapa. 5 razy zabiję operatora leżąc, 35 razy zabiję operatora i 3 razy zabiję operatora strzelam w głowę karabinem wyborowo. Świetnie. O, w ogóle ja mam jaki... Ja mam... A, no tak. Przecież ja nie, muszę najpierw osiągnąć poziom 4. Operatorzy. Dobra, zobaczmy sobie operatorów. A więc mamy tak. Specgru 29 i 34 Kortac. Dobra, tutaj kogo by sobie tu wybrać? Odblokuj dowolną skórkę operatora. Aha, czyli dobra, czyli muszę najpierw wykonać jakieś wyzwania. Dobra. Okej, okay, zobaczmy sobie właśnie. Zobaczmy sobie operatorów, jakie wyzwania potrzebuje. Jeżeli byli, odblokuj dowolną. Żeby go odblokować, muszę zabić 3 razy zabij operatora PM-em, strzelając z biodra w jednym meczu. Ok, czyli PM-em w jednym meczu, spoko, da się zrobić. Następnie Scorch. 3 razy wypełni kontrakt w jednym meczu zombie. Dobra. Czyli tak czy siak muszę grać DMZ 1.5. Reaper, zabij 100 wrogów w jednym meczu w trybie zombie. No dobra. Następnie mamy tutaj Riptide. Co? Raz zabij wroga pociskiem manewrującym w jednym meczu w trybie wieloosobowym. W ogóle Riptide przypomina mi operatorkę Nook z Rainbow Six Siege. Ale może to jest operator, nie wiem. Dalej mamy BBQ, czyli nasz, czyli grilla. O. O co tu chodzi? 3 razy zabij wrogiego operatora, będącego pod wpływem twojego wyposażenia taktycznego w jednym meczu w trybie wieloosobowym. Okej. Dobra. Tu ma... No i mamy jeszcze Jet, czyli myśliwiec. 5 razy zabij operatora karabinem snajperskim w jednym meczu w trybie wieloosobowym. A to też takie, też prościzna, też proste. Dobra, teraz przechodzimy do Kortaca i mamy tak, Alpine, żeby odblokować. 3 razy zabij operatora w jednym meczu w trybie wieloosobowym, gdy kucasz. Enigma. 3 razy zabij wroga celując w jednym meczu w trybie wieloosobowym. No, aha, czyli większość, czy to są takie rzeczy, które można spokojnie zrobić. Okej, okay, dobra. Mamy też Batmana, czy te, właściwie Bantama. Wykonaj wykończenie w jednym meczu w trybie wieloosobowym, a więc nasz operator Batman. No, jest Raptor.
Co? 5 razy zabij operatora granatem odłamkowym w jednym meczu w trybie wieloosobowym. Okej. No dobra. I na końcu mamy Swagera, mamy Swagger. 10 razy zabij wroga RKM-em w jednym meczu w trybie wieloosobowym. On ma pulemiot, on ma PKP Peszenek, polska flaga, Swagger, w sumie Polak. No, mamy te oczywiście karnet bojowy dostępny z MW2 jeszcze. Możemy również sobie dostosować pojazdy i tak dalej. Czyli absolutnie. Okej, mamy nowe pojazdy. Koyot. Mobilny pojazd pustynny zaprojektowany tak, aby radzić sobie z wydmami i szybko się przemieszczać. Mocowany karabin maszynowy zdecydowanie wystarcza, aby zniszczyć wrogów na twojej drodze. Twarda brzytwa. Lekki czołg ze specjalnymi gąsienicami, które pozwalają rozwijać wysokie prędkości. Wyposażony w ciężki karabin maszynowy. NSTW. Ta cywilna ciężarówka z otwartym nadwoziem została uzbrojona w mocowany karabin maszynowy. No, czyli wzięto pomysł od Arabów. No, czyli mamy co? 3 nowe pojazdy. NSTW, twarda brzytwa i oraz Kojota. No bo reszta to już się no tu pojawiła chociażby w MW2. Więc ekran wczytywania. Aha, najpierw muszę sobie no tak, wybrać. No i oczywiście też mamy sklep, który moim zdaniem, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, wygląda moim zdaniem lepiej. Ale już przynajmniej o kolorystykę właściwie, o, to chciałem powiedzieć. O kolorystykę wygląda lepiej, no ale co ja tam wiem. Dobra, możemy zagrać sobie szybką grę hardcore. Pokaż wszystkie wyzwania. Mamy wyzwania. Mamy uzbrojenie. Dobra, żeby odblokować to potrzebuję odblokowania zbrojowni dostępne na poziomie 20 ukończono 60 na 336. Ok, odblokowanie zbrojowni, tak, czyli najpierw musimy odblokować zbrojownię, żeby potem robić wyzwania, super, fajnie, okej, idźmy dalej. Cofnijmy się. Tygodniowy, tydzień pierwszy, a więc mamy wyzwania. Ukończ jakiekolwiek 5 wyzwań z pierwszego tygodnia. I mamy tak. 5 razy, korzystając z zalecanej broni, zabij operatora, który wcześniej zabił ciebie. I mamy 20 razy zabij wroga zalecanym karabinem szturmowym z tłumikiem. 10 razy zabij wroga podczas ślizgu zalecaną bronią. Wykonaj potrójne zabójstwo operatora, korzystając z zalecanego karabinu snajperskiego. Dobra. 20 razy zabij operatora, korzystając z MCW. 15 razy zabij wroga zalecanym karabinem szturmowym z celownikiem. I 15 razy zabij operatora trafieniem w głowę bronią MCW. Aha, i to samo mamy w zombie, czyli możemy sobie wybrać ile chcemy i dzięki temu otrzymamy zestaw jak Raven. Odblokowanie następnego tygodnia za 5 dni, 9 godzin, 15 minut. Dostępne podczas sezonu 0, no, czyli po prostu podczas premiery. Dobra. Mnie najbardziej interesuje tryb wojny, chociaż w sumie też, wiecie co, zróbmy tak, ja zanim wam w ogóle przedstawię ten cały, jedna rzecz muszę zrobić, wiecie. O, przeszły mi, ha, że to działanie żetonów podliczane jest w czasie rzeczywistym, no to wiadomo. To chyba wszyscy wiedzą. No, czyli wszystkie żetony, które w MW2 mam, przeniosły się do MW3. No, ale to nie dziwota, ponieważ
to jest cały czas ten sam silnik już co MW2. Tak więc no, coś czuję, że broń chyba dość szybko mi pójdzie. Garnet bojowy być może też, ranga. No tam 55 też trochę czasu zajmie, filtr. Tak, dobra, to ja wiem, tak, nie musicie mi mówić. Mamy tak, deathmatch drużynowa hardcore, deathmatch to może to sobie oznaczę, dominacja, a to zostawię. Znajdź znisz hardcore na razie odznaczę. Zabójstwo potwierdzone zostawię. Umocniony punkt odhaczę, kontrolę też odhaczę. Dobra. Mam trzy tryby. Dobra, szybka gra hardcore, zobaczmy. Uzbrojenie, jako że nie mogę sobie wybrać żadnego uzbrojenia, no to najpierw muszę wbić poziom czwarty, żeby móc tam cokolwiek robić. Zabij operatora leżąc, 35 razy zabij głosowanie na mapę. Tak, rozumiem, spoko. Skidro. Terminal się tyle razy grało, że szkoda gadać. No dobra. Do 50. O, widzę niektórzy. Ktoś tam ma 27. Ho, ho, ho. Pewnie większość moich znajomych gra. Mhm. Napierdala od północy, więc. Czy tam od. Dobra. Kanał gry. Ja wolę dołączyć do swojego kanału, nie słuchać tych kutafonów tutaj i tyle. Mecz rozpoczęty, wczytywanie poziomu. Więc no, najpierw muszę wbić. Odblokowuję się na poziomie czwartym. Którą mam rangę, tak właściwie? Szeregowy chyba, tak, tak, szeregowy. No, a więc jestem szeregowy. Zobaczmy. Zabójstwo potwierdzone HC. No i tutaj przynajmniej Sledgehammer Games się postarało. Bo jest głosowanie na mapę. I dość szybko mnie czytało. Tam musiał. Ja miałem. To są moi, dobra. Okej, okay. Zobaczmy, może uda mi się kogoś. Dobra, graficznie może nie jest aż tak super cudownie, ale wiecie, nadal mimo wszystko gram na tym, na Xbox One S. To jest to chyba, nie wiem, postawa tak, dobra, nie wiem, nie. Ciekawe to, czy... Mam BSP, odblokowałem BSP, znaczy się odblokowałem sobie tam. Nie poddam się. Dobra, uciekajmy stąd. Proszę bardzo, piątka wbita. Haha, sześciu wbiłem. No, w pierwszym meczu. Kto jest mistrzem? Zemsta! Świeżo wyciskana! Nie z jakiegoś pierdolonego kartonu. I pyk, kolejny operator odblokowany. Proszę bardzo, leżysz typie. Nie macie. I cyk, proszę bardzo, następny nie żyje. Widzicie? Widzicie, jaki jestem przechuj? Jestem przechuj, do tego Airborne i jeszcze Hero. I cyk, leżysz. Dobra,
Powiem wam tak, że tu, tutaj już... przez ścianę. Powiem wam tak. Nie zrobiłem wykończenia, no nie! Musiał mi to odebrać, co za szmatławiec. Dobra, powiem tak. Jur, tutaj w tym MW3 reboot zdecydowanie bardziej czuć Call of Duty niż w MW2 reboot. Mówię wam to już po pierwszym meczu. Halo, przynajmniej jest hardcore na premierę. Nie to, co przy MW2 reboot, gdzie trzeba było chyba czekać bodajże do drugiego sezonu. O, podwójne zabójstwo zrobiłem. No nie! Kurwa! O ty mendo jedna! Ty mendo! Dobra, powiem wam, jest fan. Jest sporo radochy z obcowania z tą grą. Już na start, powiem wam, mam. Co jest oczywiście na plus. Nie dam się. Dobra, powiem wam tak, ten aktualnie RKM, chyba RKM, z którego strzelam, tak? To tak, to chyba jest RKM. Tak, Holger 26. No powiem wam, że jest całkiem spoko. Całkiem przyjemnie się nim się gra. Dobra, tam jeszcze miałem PM, tak? Dobra, coś mi się tam odblokowało. W ogóle... Dobra... No nie. Fajne! Animacja inspekcji broni. Całkiem spoko. Nawet wiem, że w kampanii też są. A, tam chyba z PM-u miałem zabijać z biodra, prawda? Chyba 5 razy w jednym meczu, jakoś tak. A, no i wykończenie też miałem zrobić, pamiętam. O nie! Zabili go. Ojej, trudno, jak mi nie przykro. No, zginąłeś. A że rzucił tym granatem. Proszę bardzo, pyk. Dwóch naraz. Podwójne zabójstwo. Taki dobry jestem. Powiem wam też, widziałem chociaż trochę tych wyzwań. Jest! Wykończenie zrobiłem! I odblokowałem operatora. Dobrze idzie. Pierwszy mecz MW3 bez bety i powiem wam, idzie mi cudownie. Nie żebym się jakoś, nie żebym się przechwalał czy coś, ale idzie mi cudownie po prostu. I jestem na drugim miejscu. One nade mną są. No, kolejnego.
kolejnego operatora odblokowałem. A pięknie. Dobra, zmieńmy sobie broń na może, co tam było? Karabin snajperski chyba? To, a, to jest ta mina narzutowa. Tak. To właściwie mina motylkowa, a nie narzutowa. Ale co? No co ja tam... Czy mi właśnie dali NTW-20? Tak, to jest NTW-20. Pierwszy mecz i wygrana. Dobra. Dobra gra. Dobra rozgrywka to była. 28 zabójstw, 12 śmierci, poziom trzeci wbity. Taki jestem, mistrz, przekozak. Ile potwierdzeń? 8, 2 zanegowane. Okej, dobra. Ile rzeczy mi się odblokowało? Pewnie dużo, jeśli chodzi o operatorów przynajmniej. Zobaczmy, kogo tam jeszcze... Ach, ale czuć po tym pierwszym meczu, że idzie, ciągnie. Ciągnie ten kod. Siedmiu operatorów odblokowałem. Odblokowałem siedmiu operatorów. A poziom drugi. O, lufę odblokowałem sobie przy... A tutaj, aha, co też coś odblokowałem, okej. Dobra, opuśćmy na razie lobby, tak, zobaczmy ilu tam, odblokowałem 7 operatorów, kogo mi właśnie zabrakło. Więc tak, mam Riptide i Bylin odblokowany, zabrakło mi tak, BBQ, co muszę tam... Będącego pod wpływem twojego wyposażenia taktycznego w jednym meczu, wtedy wiele osób... Aha, czyli to chyba błyskowy albo ogłuszający, tak? Wyposażenie taktyczne. Scorch. Aha, to jest kontrakt w zombie, ktoś tam... Reaper to chyba też w zombie, tak, 100 wrogów. W jednym meczu zombie. A Jet to było co? Operator karabinem snajperskim. 5 razy zabił operatora karabinem snajperskim w jednym meczu w trybie wieloosobowym. Okej, dobra. No, ale za to przynajmniej w kurde, w kortach mam wszystkich odblokowanych. No, prawie wszystkich. Alpine, Enigma, Swag, odblokowano Swagera. No i Bantama, czyli 4 u Kortac i 3 u Spetsgrun. Został mi jeszcze Raptor do odblokowania. Raptor, co ma Raptor? 5 razy zabił operatora granatem odłamkowym w jednym meczu w trybie wieloosobowym. O Jezu, Warad! No to oj, trochę to będzie. Dobra. Strzałem w głowę karabinem wyborowym. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, ile mam tam czasu. Dobra, za chwilę też mi się bateria padnie. Tak więc jeszcze wam pokażę tryb zombie, chociaż na moment. Właściwie chciałem powiedzieć DMZ 1.5. Tak wygląda operacja Rygiel. To jak widzicie, wziąłem już swapa. Mam możemy tutaj was sprzęt, czyli praktycznie dokładnie to samo co zdobycze i schematy. Zdobycze to jednorazowe przedmioty zapewniające potężne efekty. Ewakuuj się ze zdobyczami, aby zachować je w swojej skrytce zdobyczy. Schematy to bardzo pożądane plany. No nie pierdol. Na stałe pozwalają one tworzyć zdobycze, jednak po każdym ich użyciu trzeba odczekać pewien czas. Super.
A więc mamy tak, skrytka zdobyczy, wybierz zdobycz, pusta skrytka, no to niestety, i wytwarzanie schematów. Mamy tak, z Ethereum termiczne narzędzie, niepospolite eteryczne narzędzie. O, czyli ten klucz, który był, jest w Black Ops Cold War w D-Machine. Eteryczne narzędzie, rzadkie, epickie, naturalny kryształ Ethereum, czyli to co było, i oczyszczony kryształ Ethereum. No, czyli dokładnie to, co było w Black Ops Cold War. A to tak kole, co my tu mamy? Cola Fast, czyli szybka cola. Doktor Gipki. Co, to jest chyba coś nowego? Doktor Gipki? Nie. PHD Flopper. Tworzy puszkę doktora Gipkiego, która zapewnia rzucanie się na ziemię w eksplozji. Aha, dobra, to... No okej, okay. Nawet nieźle przetłumaczyli. Doktor Gipki. Juggernaut, to wiadomo. Nekrooptyka, jeden z moich ulubionych. Pobudzacz, no to wiadomo. Szybka reanimacja, wiadomo. Woda grobowa, wiadomo. Zabójcze Daikiri, to wiadomo. Chyba nawet mój najbardziej ulubiony atut w zombiakach. I żywiołówka, to jest jeden z tych atutów, których nie lubię. Podobnie jak nie lubię PHD, ale to... Dalej mamy modyfikację amunicji. Kryozamrożenie, roztrzaskające uderzenie, uziemienie, wybuch napalmu i zgnilizna mózgu, czyli... Okej, okay, to co jest w BOCW, no i cudowna broń, mamy blaster i Wunderwaffe DG2. Czyli też takie standardowe. No. Przy okazji możemy oczywiście wystartować sobie, możemy sprawdzić sobie sprzęt, a nie, jednak nie możemy. Możemy sobie wziąć broń z tego, jak widzicie, aby odblokować muszą kończyć akt pierwszy. Więc no super, cudownie. I a tam akt drugi, mamy też ogłuszające, no ale przegląd uzbrojenia to zrobię jak już... Mamy też ulepszenia polowe, no ale to muszę wbić tam określony poziom. Grupa uderzeniowa, czyli wybieramy sobie kogo, no tak jak w DMZ, tylko że tutaj zombie. I możemy sobie wybrać, po prostu posażyć. Mamy też dostosy, oczywiście tutaj pojazdy sobie ja już dostosowałem. Dalej mamy też no, karnet bojowy i sklep, czyli dokładnie to, co było. Dobra, no więc co, ja idę sobie wbijać tryb zombie, to może ja się zostawię na inne odpalenie. A ja idę sobie wbiję czwarty poziom, tam karabinem snajperskim, z tego co pamiętam. I chyba tam granatem odłamkowym też miałem, więc no, to idę zrobić. Przy okazji też te wyzwania tutaj, czekaj, gdzie to było? Postęp? Nie. Chyba postęp, nie wiem. O nie, ja chcę quarry. Ile razy można grać na ruście? Na ruście. Rust, moim zdaniem mapa Rust jest przeterminowana. Ale to jak mówię, tylko i wyłącznie moje zdanie. Dobra. Chyba nie ma coś. I no i chuj, gram na ruszcie. Boże, ktoś już ma 50. Dobra, czyli musiał użyć te wszystkie żetony. PD grać zombie, chyba zombie albo wojnę, nie wiem. Tryb wojny, tak czy siak, na pewno będę wam też chciał pokazać, zaprezentować. Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. To tyle, trzymajcie się i cześć!